policjanci ranni po pościgu za BMW w Suwałkach. Miał poważne powody podlaskie. Kierowca, który uciekał przed kontrolą, był po narkotykach i miał stawić się w więzieniu. Kierowca był pod wpływem narkotyków oraz był poszukiwany do odbycia kary więzienia, takie są wstępne ustalenia policji, która bada okoliczności sobotniego pościgu za kierowcą. 44-latek próbował uciec przed zatrzymaniem i w Suwałkach uderzył w policyjny radiowóz. Do szpitala trafili dwaj policjanci oraz uciekający kierowca BMW. Obrażeń doznał też pasażer kolejnego samochodu, w który uderzyło BMW, ale ostatecznie nie było potrzeby dłuższej hospitalizacji tej osoby. Jak podawała wcześniej policja, funkcjonariusze z Augustowa Podlaskie próbowali w sobotnie przedpołudnie poddać kontroli drogowej kierowcę BMW, który nie zatrzymał się jednak, mimo sygnałów świetlnych i dźwiękowych, i próbował uciec. Pościg zakończył się na ulicy Bydgoskiej w Suwałkach, gdzie BMW uderzyło w radiowóz, którego załoga próbowała kierowcę zatrzymać. Jak poinformował zespół prasowy podlaskiej policji, wstępne ustalenia dotyczące okoliczności ucieczki są takie, iż 44-letni kierowca prowadził w stanie po spożyciu amfetaminy, a do tego był poszukiwany do odbycia kary 1,5 roku więzienia. Na razie nie wiadomo jeszcze, jakie usłyszy zarzuty i czy prokuratura będzie wnioskować o jego areszt tymczasowy.